Heja ludzie i ludziska, z tej strony Recek i witam was w nowej serii z gry Soma. I to jest pierwszy horror od pół roku, w jaki grałem. Tak, ostatni horror grałem jakieś pół roku temu, był to Kolat. No cóż, Kolat był ogólnie całkiem klimatyczny, był całkiem zacnym horrorem, aczkolwiek, jeśli chodzi o strach, to nie był jakiś taki super mega i hiper uber mega straszny, kuper duper i w ogóle takie tam rzeczy. Za to sobie słyszałem, że jest lepsza niż Amnezja w straszeniu. I w klimacie, i we wszystkim. Dobra, ja sobie lekko wyciszę tutaj głośność, żeby tutaj gra mnie tak fest nie zagłuszała. O, myślę, że tak będzie w sam raz. Zresztą zobaczymy jeszcze, jak to będzie wszystko w praktyce. Kontrolki, keybinding, to. Okej, cancel interact. Okej, dobra, wszystko się zgadza tutaj. Ale generalnie tak, sytuacja wygląda tak, że jeśli chodzi o samą grę, to pograłem dosłownie chwilę, żeby sprawdzić mi tylko, jak gra chodzi. A chodzi zarąbiście. Tak, mógłbym się teoretycznie kusić o 60 klatek, aczkolwiek no niestety, ale action jakoś, nie wiem, ma jakieś problemy z interfejsem w tej grze i nie widzę tego interfejsu. Także jestem zmuszony nagrywać innym programem. Także wolę zachować póki co stałe 30 klatek niż jakieś, nie wiem, skaczące 40-60. Gra jest po angielsku, z tego co wiem, spolszczenia do tej gry póki co nie ma. No i co? Wypada kliknąć tylko New Game. Starting game, new game, new... Or... Tak, chcę nadpisać mój zapisany do tej pory stan gry. O, ja pierdzielę. Generalnie ja już czuję, że to będzie jakieś srogie zło, bo to jest gra twórców pierwszej Amnezji. I serii Penumbra. Także ja coś czuję, że w kwestii klimatu będzie ostro. Simon? I think you're bleeding. Oh, that's nothing. It's just my brain can't stop bleeding from the accident. Here, take this. No, that's for later, for the scan. It's green. Ashley, I need to tell you something. Simon, please don't make this weird. No, it's not like that. Why now? Who's David Munchie? Why is there never enough time? For what? Christ. Okej, czyli wygląda na to, że to był tylko sen naszego bohatera. Okej, z obiektami możemy wejść w interakcję używając tego przycisku myszy. Yeah, I'm up. Hi, Simon Jarrett? Yeah, that's me. Simon? My name is David Munchie. We spoke earlier. The brain scan. I remember. Are you all right? Yeah, just a bad dream. Are we still on for today? Yeah, that's why I'm calling. I wanted to remind you to drink the tracer fluid I sent you. It'll help me capture a better image of the damages. Don't worry, I got it somewhere. Okay, great. Well, I'll see you in a couple of hours then. Okay, see you soon. W sumie to trochę powątpiłam, że to jest ten sam Simon z Cryofear, ale no... Teoretycznie coś się może tutaj być jakieś podobieństwo. Okej, co my mamy? Książkę mamy. Market Diana Miller, Sony Call the Break, to. Wyjeżdżają na wakacje na Hawaje, o których mówili taki Dujas i to. Aha, jakaś horrorzasta książka, okej. Interesującą literaturę tutaj czytasz Simon zaiste. Dobra, coś tutaj ciekawego, okulary, grzebień. Nie, może zacznie od uczestania się albo coś. Dobrze, jest interakcja z obiektami. Już mi się to podoba. A to... Nie chciałem tego łapać. Chciałem złapać na przykład... Nie wiem. A, to jest jakiś ten pisak albo inny długopis. A tak, tracer fluid. Okej, dobra, już poszukamy tego twojego tracer fluida i... Hey Simon, it's Jesse. You working this weekend or what? I knew there was something you were doing. Was it this weekend? Or next? Anywho, just... Shoot me a mail or something. Love you, miss you, mean it. End of messages. I swear, that guy has the memory of a goldfish. Aha, I even sent an email to remind him, didn't I? Nie wiem, może, ale tutaj jest jakaś książka kolejna. Okej, mapping minds, mapowanie myśli. To. Aha, coś pewnie o mózgu. Jakiś biologiczny bełkot, którego pewnie nie zrozumiem. Żeby nie było, że to jest bełkot, ja po prostu ten. Ja po prostu, no, nie przypadam za tymi biologicznymi przedmiotami. Okej, David Munchie.
data 30 kwietnia 2015. A i właśnie, by the way, grałem już o 2015 i... No cóż, nie miałem w nią okazję grać póki co. A no teraz dopiero mam okazję w nią zagrać. Bóle głowy rzadsze, twój mózg wraca do normy. Okej, tutaj coś o schorzeniach i... Oh, I forgot to hit send. No to wypadałoby wysłać tego maila. O. Better late than never. I już, proszę bardzo, wysłany. Okej, mamy pierwszy... 2 maja 2015 rok, dobra, a tutaj się wychodzi w ten sposób. Dobra, to teraz szukamy tego naszego całego tracer fluida, o którym mówi nasz Simon. What the? Co to, jakieś anaboliki czy coś? A, nie, to jest... A, to jest obiektyw do kamery! Okej, dobra! Schowaj go, Simon, schowaj go. Simon, schowaj go, niech się nie niszczy, bo to pewnie są drogie rzeczy. No, te obiektywy na pewno nie są tanie, to trzeba przyznać. O, jakiś wycinek z gazety. Total Accident Kills Yakuman, aha. Czyżby akcja gry rozgrywała się w kanale, bo to widziałem jakieś Pronto Toronto. O, a to co? Jakieś notatki, tutaj nic szczególnego w sumie nie mamy. Jakaś ulotka pewnie. Get well soon. Aha, od mamy to jest. O kurde, system otwierania drzwi znany z amnezji. I innych obiektów. Także no już imersyjność może się tutaj podnieść co nieco. O, światło możemy włączać. I wyłączać. Klapą, łazienki też się możemy bawić. O, też się możemy bawić w sumie. Okej, okna. Zobaczmy, może jakiś ciekawy widok tutaj użymy? Coś fajnego albo coś? O! Summer's coming. Hope it's a good one. No mam nadzieję, że w tym roku lato nie będzie aż tak gorące, jak to było ostatnio. Ja myślałem, że się po prostu ugotuję w swoim pokoju, ale... Dobra, najważniejsze pytanie. Gdzie jest Trace and Fluid? Bo to jest takie podstawowe pytanie. Taka rzecz, po którą tutaj postanowiłem przyjść i ją odnaleźć. Dobra, tutaj Trace and Fluida nie ma. Dobra, Tracer Fluid. Gdzie jest Tracer Fluid? I... Okej, tutaj kolejna gazeta. Summer... Aha, to jakiś po prostu... ten magazyn o filmach. Dobra, to mnie niespecjalnie interesuje. Jedyne, co mnie interesuje, to Tracer Fluid. Nie chcę wchodzić z powrotem do laptopa, tylko chcę... A, kolejne zdjęcia nam się tu podświetlają. Dobra, zamknę drzwi od tej łazienki, bo trochę siara w sumie. Okej, konsola. Wait a second. Nie, to jest chyba jakiś odtwarzacz filmów albo coś. Myślałem, że konsola. W sumie wyglądało trochę jak taki Xbox One. Dobra, to wait a second. Tracer Fluid, szukamy go. Szukam cię wszędzie. Mój Tracer Fluidzie. A tutaj same ciuchy. Książki. Ale tego fluidu nie ma nigdzie. Ja pierdzielę. Po prostu znaleźć coś tutaj w tym domu. Nie, może być posprząta albo coś. Byłbym ci bardzo wdzięczny. Tutaj nic. Tutaj też nic. A tu? Tego się nie da otworzyć nawet. A, tutaj tylko rura. Okej. Patelnia. Niedojedzone jedzenie. O, jest, Tracer Fluid. Okej, elegancko. Okej, żeby użyć obiektu... A, naciśnij lewy. Sterowanie generalnie bardzo intuicyjne i dość podobne do tego z amnezji. Dobra, pij ten szojs. Feels like milk, but the taste is like sucking on a penny. Okej, mówi, że takie coś. Że tak smakuje. Dobra, możemy już wyjść? Bo tak generalnie widzę, że... No tak, 9 minut to ja cały czas się ślajam w domu jeszcze cały czas. Dobra, chyba wychodzimy. Wyłączyłem żelazko? Dobra, nieważne. Kij z żelazkiem. No i proszę, widzę, mamy tutaj typowych bywalców metra. Mamy jakąś samotną paniusię. Nie, może byś zagadał albo coś? Albo nie, bo ty chyba masz ten, jakąś partnerkę już swoją, z tego co się orientuje w prologu. O, telefon. Jess. Odbierzmy. Jesse. Hey, Simon. I got your email. Just wanted to wish you good luck and let you know I got you covered. Thanks. I should be able to come to the store after the scan. Don't sweat it. I got Matt and Chris helping me out. Matty from SNL? I guess you didn't hear. He's coming in full time, working the comic section. That's Ashley's job. Yeah, well, you know. Forget it.
Not doing her any favors by leaving an empty spot. Not like she's coming back. Well, good luck. Hope they find a way to reverse the whole, you know, dying thing. Dying thing? You're the worst support ever. What should I say? I'll see you later, Jesse. Don't burn the place down while I'm gone. Over and out, buddy. Też macie wrażenie, że ten czarny nas obserwuje? O, a ten znowu na bani pewnie jest. Typowy taki przedstawiciel... Nieważne. W sumie, nieważne. Może o pewnych rzeczach po prostu się nie powinno mówić. Dobra, to chodźmy się zobaczyć z naszym doktorem Munshi. No, i zobaczyć badania i te sprawy. Okej, mogę rozchylić tutaj... O, mogę. I mamy tutaj całkiem ładny widok i nawet NPC-ów. No, na mój gust to póki co to miejsce się wydaje, nie wiem, niedokończone? Dobra, zobaczmy, może... Dobra, wejście jest tutaj na pewno i... Tak, mamy padlocka. Do którego oczywiście hasła nie znam. Okej, teraz gra nam daje opcję, żeby zadzwonić do doktora Munshi. Great. Got his phone turned off. That's okay. I can figure this out. No, na przykład możemy spróbować znaleźć, nie wiem, kod do właśnie tego zamka elektronicznego. A czy to będzie łatwe zadanie? No to już jest trochę kwestia taka sporna. Dobra, zobaczmy. Może tutaj będzie coś? Okej, to. Got a few hours ago with Simon Jarrett. Aha. Tak to paste, to. A hasła tutaj nigdzie żadnego nie ma. Ale samo to. Unfortunately, to. Ktoś zmienił kod. Zadzwonił do bezpieczeństwa. Porozmawiał z profesorem Wayem. Aha, zostawił gdzieś notkę. Czyli chwila, gdzieś tutaj? Nie. Nic mi się tu nie podświetla zdecydowanie. Szuflady. Zobaczmy, coś tutaj. W tej nic. W tej. Tu? Nie. To jest chyba jakieś, nie wiem, wytyczne co do badań. A, takie coś. Dobre. Dobre, niezły bajer. Jak będzie coś niewyraźnego do czytania, to... Ej, mogę pendrive'a wziąć i zobaczyć mniej więcej o co kaman? Mogę go jakoś, nie wiem, sadzić? Nie wiem, jest tu gdzieś z przodu jakieś wejście USB albo coś? Nie, nie widzę nigdzie żadnego takiego wejścia USB. Dobra, wiecie co? Ja po prostu wezmę, odłożę tego... Aha, oczywiście, bo nie mogę od razu na miejscu odłożyć, tylko najpierw muszę coś powiksować. Dobra, została nam jeszcze ta szuflada. I zobaczmy. Coś tutaj? Okej, dobra, gdzie jest kod? 2501. Kod 2501, dobra, zobaczmy, czy 2501 zadziała. Dobra, poproszę. 2501. A! Siadło. Siadło, elegancko. Dobra. Przytrzymaj się podczas ruszania się, by biec. A, wait a second. Okej, zamknięte. Tu. O, apteczki. Czyżby była możliwość leczenia się apteczkami w razie jakbyśmy byli zagrożeni? Nie no, w sumie to póki co nie ma tutaj co mówić o zagrożeniu. O! Ten znak po prostu krzyczy, abym tutaj wszedł. A tymczasem te drzwi są zamknięte. Zarobiście po prostu. Ja tutaj chciałem ładnie tutaj poeksplorować albo coś i tutaj widzę, że tutaj drzwi ewidentnie są skazane dla mnie, żebym tutaj wszedł. A tu nie, tymczasem twórcy mi zamknęli te drzwi przed nosem. Świetnie po prostu. O, a co to? A, serwerownia. Czyli w sumie nic ciekawego tu nie znajdziemy, poza strzykawką z jakąś dziwną substancją. Czyżby mefedron albo coś? Jakieś szuflady? Nie, żadnych szuflad nie ma. A, mogę krzesłem kręcić? Powiem więcej, mogę nim nawet ruszać. Dobra, nie, koniec zabawy z krzesłami. Dobra, przydało się tutaj, nie, na przykład już się spotkać z naszym doktorem? Myślę, że to by była dobra opcja. Oh, hi. Didn't hear you come in. Simon Jarrett, right? Dr. Munshi? Well, it's just Mr. Munshi, but I'm working on it. Actually, you're helping me right now. Is this part of your thesis work? Yeah, it's a study I'm doing with my colleague, Paul Berg. We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction. To help people like you. Oh, did you, take the tracer fluid? Yes. Yes, I did. Great. Well, we can start whenever you're ready.
Podstawowe pytanie. Mamy tutaj coś już wszystko ogarnięte? Mamy już zrobione? Dobra, raczej nie będziemy przeglądali tutaj. O, mogę wyłączyć jej lampkę. Fajnie. Dobra, może zostawię wyłączoną, żeby tutaj nic się nie powiksowało. Okej, mogę usiąść. Mogłem z nim jeszcze ewentualnie... Just sit down and we'll get started. Please, have a seat. Okej. So, what exactly are we doing? We're gonna do a scan of your brain. Then we build a computer model of it and bombard it with stimuli. The program will help us to quickly iterate your treatment plan until it's fully optimized. In short, develop the perfect treatment for your condition. So it's not just a study, this will actually help me. I should hope so. Otherwise this would be a huge waste of time. O, skan mózgu, a potem sprawdzimy co zrobić, aby cię wyleczyć. No dobra, powiedzmy, że mu zaufam. Usiądę. Co złego może się stać? Co złego może się stać, skoro to ma być tylko skan mózgu? Wow. To trochę wygląda jak pierwszy prototyp Oculus Rifta. To mi ma uprzymić czas albo coś? All right. Let me just get this out of the way. You are Simon Jarrett, correct? Right. Aha. Toronto, Canada, David Munchie. Born 1988, July 16th. Right. Flat neurograph, version 6. Good. All files in order. Will this hurt? It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Indians thought cameras would steal their souls. That's so. Well, let's hope they're wrong. Hey, no, come on, Simon. Say cheese. Co złego się może stać podczas skanowania? No i co? I bolało? Nie krzyknąłeś ani nic? Nic się nie wymknęło spod kontroli? Trochę mnie ten czarny ekran niepokoi. What happened? Ale po zakończeniu tego zabiegu mógł ci chociaż ściągnąć tego Oculusa. Hello? Mr. Munchie? What? Did something go wrong? What? Ej, czy to jest aby ten sam... Ten sam gabinet, w którym byłem? Dobra, dajcie jakiś włącznik światła albo coś. Okej, efekty graficzne mi się już nawet podobają. Okej, Service Console, Omnitron, Chip Installer. Aha, to. Co to jest? Insert Omnitool to access. Dobra, Omnitool. Trzeba będzie, wypadałoby znaleźć tego całego Omnitoola. To Omni narzędzie, czy jak to tam się nazywa. Ej, ja kompletnie tego miejsca nie poznaję, bez kitu. To miał być tylko skan mózgu, przysięgam! W ogóle gdzie jestem? Byliśmy w Kanadzie, a tutaj nagle co, Japonia? What the fuck, o co chodzi? Dobra, tu pudełko jakieś, tu kolejne pudełko, tu więcej pudełek, nie, tu chyba jakaś drukarka tam jest tutaj. Aha, to możemy tylko wszystko podnieść, póki co. A tak to niespecjalnie. Unlock terminal from service console. Aha. Tylko bo potrzebuję do terminalu tego całego Omnitoola. Którego nie mam. Oczywiście, bo czemu już by nie. A to? Aha, to mamy zamknięte, czyli nie wyjdziemy stąd, dopóki nie odnajdziemy tego całego pieprzonego... toolbox. I potrzebuję tutaj takiej śmiesznej karty z kolei. Czyżby tutaj był nasz Omnitool cały? No to nie wiem, wypadałoby chyba to rozbić albo coś. Rozwalić czymś. Na przykład, nie wiem, takim pudełkiem? Nie no, co ja, pudełkiem chcę rozwalać? Czy może jakąś kartą albo coś? Jakąś kartę znaleźć? Ty, to w sumie by nie było głupie takie znowu. Jakby tak to kartą jakąś rozwalić, tylko... Najpierw by się przydało znaleźć kartę. A gdzie tą kartę znajdę, to ja już bladego pojęcia nie mam. Nie wiem, może jakaś wskazówka albo coś? Dobra, tutaj raczej nic, tutaj... Też nic. A, wait a second. Czy ja mam rzucić? A, dobra. To takie coś chodzi. Mogę to zblokować z tej strony? Mogę. Okej. Nie jest źle. To mogę odsunąć sobie i na przykład... O, i otworzyć sobie, elegancko.
Tylko by się przydał ten cały Omnitool znaleźć. Okej, mamy zapisik. Nie no, generalnie gierka chodzi bardzo ładnie. Jak na ten moment. Dobra, zobaczmy dalej, co my tutaj mamy. Łazienka, tutaj coś. No tak niespecjalnie. Póki co, cokolwiek widać. Jakieś tam... A to co? It's working better than expected. They're having a really hard time getting the doors open. Call Permaseal as many as you can. Rather not take any chances. Roger. Did you cut off the factory floor? All done. Should keep most of them out. I'm on my way to lock off the comm center. Just make sure to leave a way out of here. Trust me, I'll get you the data safe and sound. We just need to make sure we leave enough power running so we don't have to return. I hear that. See you back at camp. How did I do that? Czy to jakieś wspomnienie, czy to jakiś transfer danych? O co chodzi? Bo trochę nie czaję, co właśnie się stało. Okej, co to jest? Grzebień kolejny. Tu jakiś olej wycieka, tutaj coś się zepsuło. A to? A, lodówka. Taka futurystyczna i w ogóle. Oho, tutaj jakieś zużyte jedzenie. Znaczy zjedzone jedzenie. A, stołówka ogólnie. Czyli tutaj raczej naszego Omnitoola nie znajdę. Okej, okay, robot dog, breakpoint, tech, depot. Okej, okay, to trzeba to odblokować. W ogóle trochę mnie zastanawia... Nie no, w sumie to nie powinno mnie zastanawiać, czemu to jest wszystko poblokowane. To mnie absolutnie nie powinno zastanawiać. Dobra, to może zamknę drzwi albo coś. Tak dla pewności. O, wiertarka. Tylko z tą wiertarką to niespecjalnie coś mogę zrobić. To jest Omnitool? Czemu mi ten ekran tak wiksuje się? Nie wiem, coś się jakoś, nie wiem, wzbudza w tobie strach, Simon? Chyba jakoś to wzbudza jakoś w tobie w takie negatywne emocje, albo... Albo to tutaj? Nie no, w każdym razie coś tutaj. A może to jest jakaś podpowiedź znowu? Że tutaj coś się interesującego znajduje? Nie, niespecjalnie. To? Co w tobie wzbudza w lęk? Simonie, odezwij się do mnie. Powiedz cokolwiek. To mi bardzo ułatwi sprawę, wiesz? Dobra, nieważne. Nie chcesz się odzywać, to... Never mind. Nic już z tym nie zrobię, ewidentnie. Tu jakieś roboty, tutaj jakieś inne cosie. Dobra, trudno, biegniemy. Aha, to jest wyłączone, okej, okay, rozumiem. A może to, tu? O to chodzi? Dobra, odsuń to może, Simon. Tutaj nic, tutaj nic, tutaj wyłączone, co z tym nic nie zrobię. Odnoszę dziwne wrażenie, że to chyba nie jest wytwór tutaj taki, jakby to powiedzieć. Taki wytwór ich. Tych naukowców, którzy tutaj przybywają. Może nie, może tu, to? Nie. Nic, absolutnie nic. Dobra, absolutnie I have no idea. Nie, może dalej coś tutaj? Nie, to jest rozwalone. I nic z tym nie mogę zrobić. Tutaj to z kolei jest zablokowane. Czyli do tego pewnie tego samego Omnitoola potrzebuję. Do not enter. Tu zamknięte znowu. Zarąbiście po prostu. Po prostu zajedwabiście. Potrzebowałbym czegokolwiek, nie wiem, jakiejkolwiek wskazówki. Nie, może coś tutaj, bo tutaj się ten obraz fiksuje. Może coś tu schowali, nie wiem, skitrali coś. A może najpierw wykryję, co tutaj wzbudza właśnie taki lęk w Simonie. Czy to, nie wiem, czy to co się dzieje. No nie no, póki co to nic specjalnego się nie dzieje. Jak tak na to patrzę ogólnie. What the fuck? A, coś tutaj! Hey you. Can you talk? Can you talk like the others? Why are you
some structure gel? Yeah, you do. So weird. Doesn't make any sense. I'm gonna shut you down now, okay? Yeah, you're creepy as hell, so I'm gonna shut you down. Okej, okay, to ty zostałeś... Wow! What the fuck? To ewidentnie nie brzmi dobrze. Mogę pikować? Okej, okay, mogę pikować w razie czego. Dobra, zobaczmy, może... A dobra, nie, to cały czas jest ten sam robot, dobra. Czy nie, może to coś otworzyło mi? Dobra, zamknę. Dla bezpieczeństwa to zamknę. Jezus Maria. Chociaż nie, może to coś otworzyło po prostu, coś dalej, jakieś przejście? Dobra, zdecydowanie otworzyło. Ale co to było, to nie wiem i chyba nie chcę wiedzieć. Bo to coś ewidentnie jest silne. I by mnie mogło z łatwością, nie wiem, rozchlapać na tej ścianie na przykład. I by ta ściana miała więcej mózgu ode mnie wtedy. Dobra, to ewidentnie nie jest normalne. To ewidentnie nie jest wytwór tych naukowców. To jest pewnie jakiś, nie wiem, jakiś eksperyment się wykonał spod kontroli i coś się popsuło i... Generalnie jest lipa. Dobra, coś tutaj. Mamy tutaj kolejne komputerki, które raczej nie działają. Tutaj to też nie działa niestety. A w sumie to miejsce wygląda, jakby tutaj mogło, można było jakąś interakcję zrobić. Ruszanie się podczas kucania jest cichsze i przyciąga mniej uwagi. No co ty, serio? What the fuck? What the... Coś mi podpowiada, że to będzie gruby horror. Dobra, wiecie co? Ja póki co może w tym momencie skończę, bo widzę, że mi dobija tutaj już prawie pół godziny, także... No! W tym momencie właśnie zatrzymam akcję i zobaczymy, co będzie dalej. A póki co... No powiem wam, że szykuje się jakaś gruba akcja. Także no co? Dziękuję wam serdecznie za uwagę. To była Soma. Ja jestem Recek, trzymajcie się. I czołem!